Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszamy Was na nieco inny materiał. Tak, dzisiaj przedstawimy Wam 5 propozycji na święta, 5 filmów, bajek, które my bardzo lubimy i które Wam polecamy, abyście sobie w te święta obejrzeli. Są to bajki, są to baśnie, coś co możecie obejrzeć z całą rodziną, świetnie się przy tym bawić. Możecie, wiecie, dyskutować też z dzieciakami, a nawet jeżeli będziecie we dwójkę, bo myśmy właściwie wszystkie te bajki oglądali w dwójkę, tak. To też nie będzie to jakaś rysa na Waszym wizerunku. Wydaje mi się, że przy wszystkich 5 będziecie się bawić świetnie. No i co, na samym początku Wam mówimy, że jeżeli ten film przypadnie Wam do gustu i będziecie chcieli więcej tego typu propozycji, to napiszcie to w komentarzu, będziemy po prostu wiedzieć, że takie filmy chcecie tutaj widzieć na kanale. A jeśli macie jakieś swoje ulubione filmy, to wpiszcie je w komentarz, chętnie je też obejrzymy, dokładnie. Może niektórych nie znamy i bardzo chętnie je poznamy po prostu, więc też będzie to taka baza dla innych osób, które wejdą sobie na ten film, zobaczą w komentarze i będą mieli co wybrać sobie na te świąteczne wieczory. Raczej świąteczne też, ale przedświąteczne. Ale przedświąteczne, które są bardzo długie, bo bardzo szybko się ciemno robi, więc nie ma nic lepszego niż dobre kino na wieczór. Także intro i zaczynamy. Pierwszą bajką, którą dla Was mamy, to bajka, która nas totalnie urzekła. Jest animowana w nieco inny sposób, ale przepiękny, taki no, wręcz niesamowity i jest to bajka Klaus. Tak, jest świetną bajką. My oglądając ją, pochłonęliśmy ją za jednym razem. W ogóle i właściwie oglądaliśmy ją chyba z 3 razy. Tak, już 3 razy, bo pokazywaliśmy jej rodzinie i tak dalej. Tak. I wszędzie ją oglądaliśmy jeszcze raz i tak samo dobrze się bawiliśmy. Historia, jeśli chodzi o tą bajkę? Chodzi o to generalnie, może powiem Wam od początku, że jest pewien chłopak, którego tata jest guru, jakimś wysoko postawionym, że tak powiem, listonoszem, ale chłopakowi nie bardzo się nic robić nie chce. I z tego względu tata wysyła go do najbardziej oddalonego, najbardziej smutnego miasteczka, które gdzieś tam jest i daje mu taki challenge, że ma wysłać tam 6000 listów w mieście, którym niekoniecznie te listy chcą wysyłać. Tak. Ale to nie jest do końca ostateczna fabuła, bo chodzi o to, że pojawia się tam pewien pan, który nazywa się panem Klausem i on produkuje zabawki. I te zabawki powoli zaczynają trafiać do dzieci. Co tam się dzieje, jakie są perypetie, dlaczego to miasteczko jest takie smutne, dlaczego ludzie tam są tacy nie do końca przyjemni. Tam są w ogóle takie jakby... Dwie mafie. Dwie grupy może. Dwie grupy jakby miasta, które walczą między sobą. I to powoduje mnóstwo tam fajnych rzeczy, między innymi mają na środku taki wielki dzwon, który jak zadzwonią, to zobaczycie sami, co się będzie działo. Dokładnie. Bajka jest przepiękna, prześwietna, mi się bardzo podobała. Niesie ze sobą bardzo duży morał. Tak, dokładnie. Możecie bardzo wiele rzeczy dzieciakom wytłumaczyć i sami też wiele rzeczy zrozumieć. Przy czym ma mnóstwo wątków humorystycznych. Dzieciakom będzie się podobała cała fabuła, natomiast Wy wysączycie z tej bajki mnóstwo takich żartów już dla tej starszej publiki. Zgadza się i tam właśnie jest pokazane to, jak jedna rzecz może spowodować lawinę innych ciekawych sytuacji. Dokładnie tak. I jak dobro potrafi, jak ta kula śnieżna stoczyć się na sam dół i zrobić taką wielką, olbrzymią lawinę. Tak, bajkę Klaus jak najbardziej polecamy i przechodzimy do drugiego punktu naszej listy, którą jest... Już. A jeżeli obejrzycie, to też wróćcie do tego filmu i wypowiedzcie się. Drugą propozycją od nas jest Kronika Świąteczna. Magiczna baśń właściwie. Film też dla całej rodziny. Moja mama była w niej zakochana i generalnie chodzi o to, że mała dziewczynka chce... Ze swoim bratem? Ze swoim... No, on tak nie do końca już wierzy w to wszystko, natomiast mała chce poznać Mikołaja i przyłapać go na przynoszeniu prezentów. Na gorącym uczynku, tak. Dokładnie tak. I zakradają się do jego sań i wtedy zaczyna się cała historia. Nie chcę wam tutaj za dużo zdradzać tego względu, mówię tyle, co też możecie zobaczyć tutaj. Absolutnie ten film nie zawiera jakichś spoilerów. Mówimy wam tylko tyle, co można też zobaczyć na zwiastunie, więc tutaj nie ma co się bać. Główna fabuła zostaje zachowana, gdzieś schowana w kopercie, więc wy ją sami odkryjecie. Natomiast bajka jest przepiękna, właściwie film jest przepiękny, efekty specjalne, jak jest przedstawiony Mikołaj w zupełnie innym świetle. Właśnie, inna wersja Mikołaja niż wszyscy znają, także jest to fajne do poznania. Natomiast aktor, który gra Mikołaja, prześwietnie odegrał swoją rolę. Tak. Znaczy tam wszyscy świetnie grają, bo naprawdę tak. Ogląda się tak, że czujesz tą sytuację, oglądasz, że wczuwasz się w ten film, więc jest to mega fajne. Jest to przygoda, którą chciałoby przeżyć każde dziecko, czyli zakradamy się do sań... Ja też, no tak! Zakradamy się do sań Świętego Mikołaja i brniemy z nim przez wielką przygodę. I ta przygoda trwa przez całą długość filmu. Będzie ten film też dla was niezapomniany. Przypuszczam, że nie obejrzycie go tylko raz. Tak jak my, zresztą. Dokładnie, to też kolejny film. Bo mówimy wam filmy, które polecaliśmy rodzinie i tak dalej, znajomym. I również z nimi je oglądaliśmy ponownie, bo wiedzieliśmy, że to jest świetna zabawa. I też czekaliśmy na ich reakcje na niektóre momenty. Tak. Dlatego też czekamy na wasze tutaj w komentarzach. I jeżeli chodzi o Kronikę Świąteczną, to jest pierwsza część, warto oglądać je po kolei i później mamy część drugą. Która też jest świetna. Są tam wakacje, na tych wakacjach oni przenoszą się do krainy Świętego Mikołaja. Tak, to jest troszkę... może ja powiem, bo nie... To źle? Za dużo powiedziałem? Generalnie chodzi o to, że dziewczynka, która jest w pierwszej części, wyrasta na nastolatkę, która... Ma bunt i nic... No, wszystko jej śmierdzi pod nosem, że tak powiem w cudzysłowie. Dodatkowo ich mama poznaje nowego faceta, on ma też syna, który wierzy w Mikołaja, który jest tak jak wszyscy wierzymy, wiadomo, bo go widzieliśmy. Natomiast przenoszą się w tajemniczy sposób, który odkryjecie sami, do krainy Świętego Mikołaja i tam cała gwiazdka, całe święta Bożego Narodzenia są mega zagrożone i wszyscy wspólnymi siłami będą musieli spróbować to wszystko odkręcić. Jest tam na choince taka wielka gwiazda, która jakby chroni tą całą krainę. Tak jest. No nie? I jedna tam postać próbuje ją ukraść i zniszczyć całe święta, no nie? I w tym momencie oni będą próbować to wszystko odzyskać. Kim jest ta postać, jak to się potoczy, czy święta zostaną uratowane, no to już zobaczycie sami na Kronice Świątecznej 2. Zgadza się. I po obejrzeniu tego filmu zapraszamy was ponownie tutaj i także wypowiedzenie się na temat, czy wam się podobał, co wam się najbardziej podobało, jakie na was wrażenia wywołał. Tylko pamiętajcie, nie spoilerujemy, z tajemnicą się wypowiadamy. Dokładnie tak. I teraz czas na czwarty film, który nikogo generalnie nie zaskoczy. Tak, czyli opowieść wigilijna. Każdy wie, jak to było, znaczy przynajmniej większość oglądała jakąś tam wersję opowieści wigilijnej. My mamy dla was taką jedną konkretną z tego roku właśnie. Tutaj wyświetla się ewidentnie. Tutaj, z tego roku, która jest mega dobrze zrobiona. To jest moja ulubiona wersja opowieści wigilijnej. Tak, i kiedyś mieliśmy taką sytuację śmieszną na maksa w święta i właśnie oglądaliśmy tą opowieść wigilijną i ona się z tą sytuacją kojarzy, jak żeśmy po prostu wszyscy byli przeżarci, a myśmy nic w nie mieli, bo w ogóle żeśmy zapomnieli. Grincze, po prostu dwa Grincze, nie? Natomiast tą opowieść wigilijną bardzo często odświeżamy. Też dzieciaki jak rosną, to też inaczej rozumieją. I to jest taka bajka, którą możecie bardzo fajnie przedstawić różne rzeczy dzieciom, wytłumaczyć. To jest taki sposób na pokazanie czegoś w innym świetle i zaciekawienie dziecka różnymi tematami, no ale tłumaczenie już pozostawiam wam. Zgadza się. Dlatego, tak jak mówię, nie będziemy tutaj opowiadać, na czym polega opowieść wigilijna, bo to prawdopodobnie wszyscy znają, a jeśli nie, to włączcie sobie. Tylko, tak jak mówię, z tego roku, bo to jest jakby najlepsza wersja, jaką widzieliśmy. Tak. Widzieliśmy teraz jeszcze wersję jakby wyszła jakoś nowsza. W tym roku. W tym roku wyszła nowsza wersja, ale ona nie jest taka dobra jak właśnie ta, która nie ma takiego klimatu, tak, po prostu. Klimatyczna, mega fajna. To jest mocna bajka, taka poważna, bardzo dająca do myślenia. Uważam, że obowiązkowo w święta jako taki zakończenie, podsumowanie roku i wyciągnięcie z niego wniosków na rok następny. I ostatnią propozycją, którą dla Was mamy w tym odcinku, to jest piąta propozycja na film świąteczny, czyli na Grincha. Ale nie film. Nie film i też z tego roku bajka, która jest mega, mega, mega dobra. Rewelacyjna. Idzie się przy niej tak uśmiać, że tam jest najgłośniejszy śnieg. Nie ma głośniejszego śniegu niż na tej bajce. O co chodzi w tej części Grincha? Generalnie miasteczko chce w tym roku zrobić najgłośniejsze, potrójne, mega wypasione święta, no ale Grinchowi się to po prostu niekoniecznie podoba. I stwierdził, że jedyną opcją to będzie ukraść prezenty i po prostu zepsuć wszystkim tą gwiazdkę, wtedy ona się po prostu nie odbędzie, a on będzie miał swój wymarzony, święty spokój. Grinch występuje ze swoim psem, który też jest mega śmieszny. Humorystyczny, tak. Całość ma piękną oprawę graficzną, muzyczną, jest świetnie narysowana, świetnie zanimowana, także to też Wam bardzo polecamy i też będzie to takie 1,5 godziny, które spędzicie z uśmiechem na twarzy. Tak, będą się śmiały dzieciaki, będziecie się śmiali Wy. Jeżeli jesteście w dwójkę dorośli, to uwierzcie mi, że będziecie się śmiali do rozpuchu. Zgadza się, bo właściwie ten jakby humor jest też jakby takim na wyższym poziomie, też dla dorosłego, nie tylko dla takich maluchów. Ale też zrozumiały, właśnie dla dzieci. Ale też zrozumiały, dokładnie tak. Wszystkie bajki, które Wam tutaj przedstawiliśmy, nie ma znaczenia jaka jest kolejność. Wszystkie podobały się nam na równym poziomie i dajemy Wam tutaj takie must have naszego po prostu najlepsze bajki w przeciągu X lat, które oglądaliśmy, świąteczne. I przede wszystkim chodzi o to, że te materiały możecie obejrzeć z całą rodziną. Z najmłodszymi, ze starszymi, tylko starszymi. Ubawi się babcia, która ma lat 70 i ubawi się 5-letnie dziecko. Zgadza się, bo to jest po prostu jakby ponadczasowy materiał dla wszystkich. Ponadpokoleniowe. O, ponadpokoleniowe, dokładnie. Tak więc to są wszystkie nasze propozycje. Znaczy nie wszystkie. Znaczy wszystkie propozycje na teraz. Jeśli będziecie chcieli kolejny taki odcinek, to po prostu napiszcie w komentarzu i my dla Was przygotujemy kolejne 5 propozycji, które naszym zdaniem warto obejrzeć w te święta. Dokładnie. Także my się z Wami żegnamy, zapraszamy do komentowania, bo to naprawdę bardzo wiele dla nas znaczy. Wpadajcie na filmy, zostawiajcie lajki, będzie nas tutaj po prostu więcej i będziemy mogli tutaj dla Was tworzyć. Także z góry bardzo wszystkim dziękujemy za to, że z nami tutaj jesteście, bo uwielbiamy dla Was tworzyć, uwielbiamy tutaj z Wami być. Jest to dla nas fenomenalne uczucie, dlatego dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie, no i mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadną Wam do gustu. Dokładnie. I nie zapominajcie o tym, że kolejne zadanie właśnie dzisiaj wpada na Martę Instagrama, gdzie będziecie mogli je kolejne wykonać, oznaczyć nas, czyli mnie i Martę, pod tym zadaniem i będziecie mogli je po prostu wykonać. I możemy tutaj zdradzić, bo z racji, że pojawiły się tutaj propozycje filmów świątecznych, to zadanie również ich będzie dotyczyć. A już ściągawkę i gotowca macie. Żegnamy się. Także widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Pa!